Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj gęsta zupa kukurydziana z bazylią. Zostało mi z obiadu trochę rosołu i kupiłam dwie świeże kolby kukurydzy. Pomyślałam sobie, że z tych składników można wykombinować naprawdę bardzo smaczną i pożywną zupę. Będzie to zupa kukurydziana z bazylią, jak wspomniałam wcześniej, i jest rzeczywiście prosta i szybka do przygotowania. Można się nią wspaniale najeść, a przy tym nie jest zbyt obciążająca. Gorąco zachęcam, przepis i składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv. Teraz filmik, w którym pokażę, jak ją przyrządzam, do którego także serdecznie zapraszam. Zacznę od przygotowania wszystkich składników, a potem już pójdzie naprawdę bardzo szybko. Mam tutaj dwie takie dość duże kolby kukurydzy. Obieram ją. Ściągam te wszystkie włókna, te części wyrzucam, a kukurydzę myję pod bieżącą zimną wodą i wrócę, kiedy będzie umyta. Gotowe. I teraz ostrym nożem ścinam z niej ziarna. Kukurydza gotowa, otrzymałam taką sporą miseczkę ziaren kukurydzianych o przyjemnym, mącznym, delikatnie słodkim posmaku. Odstawiam je teraz na bok i zabieram się za resztę warzyw, których będzie niewiele, one mają tylko uzupełnić kukurydzę. Dwie nieduże marchewki, jedna mała cebula, dwa ząbki czosnku, kawałeczek taki półcentymetrowy świeżego imbiru oraz połówka małego selera. Marchew i seler ścieram na tarce o grubych oczkach, a cebulę drobno siekam. Gotowe i zabieram się za szykowanie zupy. Rozgrzewam garnek i dodaję mniej więcej łyżeczkę oliwy z oliwek oraz łyżeczkę masła. Podgrzewam na nie za dużym ogniu, tak żeby tłuszcz się nie spalił. Teraz dodaję cebulę. Ona trochę ochłodzi oliwę i masło i podsmażam, aż się zeszkli. Cebula już jest prawie gotowa. Dodaję czosnek drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę. Całość mieszam i smażę chwilę razem do czasu, kiedy cebula będzie rzeczywiście zeszklona, a czosnek zacznie aromatycznie pachnieć. Trzeba uważać, żeby go nie spalić. No i to jest ten właśnie moment. Teraz dodaję przygotowaną wcześniej kukurydzę oraz marchew i seler. Wygląda bardzo ładnie i kolorowo. Zaczyna także bardzo przyjemnie pachnieć. I teraz trzeba to zalać niewielką ilością wody lub rosołu, bądź wywaru z warzyw, to już według uznania. Ja wezmę dzisiaj rosół na kurczaku. Ale tak jak mówię, może być to także woda. I płynu dolewam niewiele, tylko tyle, żeby przykryć warzywa. Myślę, że mniej więcej 3/4 litra powinno wystarczyć na mój garnek. Trochę się przeliczyłam, wystarczyło pół litra. I teraz na nie za dużym ogniu duszę do miękkości warzyw. Myślę, że od chwili zagotowania się rosołu bądź wody wystarczy 30 minut, ale oczywiście trzeba sprawdzać. Gdybym dodawała wodę, a nie rosół, no to dosoliłabym ją do smaku, tak żeby gotować warzywa, właściwie dusić warzywa w osolonej wodzie. Tak to wygląda. Lustro wody przykrywa warzywa, a ja teraz przykrywam garnek i na małym ogniu pozwalam się kukurydzy, marchewkom i selerowi dusić. I tak wygląda sytuacja w garnku po 35 minutach dokładnie. Warzywa zmiękły, to znaczy marchew i seler ładnie się rozgotowały, natomiast kukurydza jest przyjemna i jędrna, taka bardzo fajna do jedzenia. I teraz można tę zupę podać w takiej postaci, jak jest teraz, tylko oczywiście trzeba jeszcze ją doprawić lub zmiksować na zupę krem. Ja wybieram wariant z miksowaniem, ale najpierw doprawiam. Mam tutaj bardzo ułatwione zadanie, dlatego że rosół był już dobrze doprawiony. Gdybym gotowała warzywa w wodzie, no to sól, pieprz, pikantna papryka oraz imbir lub ewentualnie takie przyprawy, jakie lubimy. Można tutaj także dodać curry lub kurkumę. Ja w mojej dzisiejszej wersji dodaję świeży imbir, przeciskam go przez praskę do czosnku lub ścieram na tarce o bardzo drobnych oczkach.
wyłączam już grzanie. I teraz, aby nieco zrównoważyć słodycz kukurydzy i słodycz marchwi, dodam odrobinę pieprzu cayenne lub pikantnej papryki. Ja dałam jakąś 1/3 łyżeczki. Super, idealnie. O to mi właśnie chodziło. To znaczy jest doprawiona pod mój smak. Wy doprawcie oczywiście pod swój. I teraz całość miksuję. Ja tak niezbyt gładko, jeśli gdzieniegdzie pojawi się ziarno kukurydzy, to absolutnie nie szkodzi. I teraz zupę przekładam na talerz, dodaję świeże liście bazylii i od razu podaję. Tej bazylii nie za dużo. Ja biorę 5 takich większych liści i kroję je w drobne paski. Ona ma tylko delikatnie podkręcić smak dania, ale absolutnie go nie ma zdominować. Zapach przewspaniały, zupa gęsta, treściwa, do tego kromka świeżego pieczywa bądź chleba, na przykład kukurydzianego, i naprawdę sycąca, przepyszna i ciekawa uczta gotowa. Mam nadzieję, że tak przygotowana zupa Wam posmakuje. Ja w każdym razie gorąco zachęcam do jej przygotowania. Jak sami widzieliście, jest niezwykle prosta i szybka. I na koniec, jak zawsze, życzę smacznego.